Witam, nazywam się Marcin Śliwerski. Dzisiaj zaprezentuję wymiany łożysk w heksach i zwrotnicach w modelu Lossy 8 przy pomocy łożysk Boca Bearings. Do wymiany potrzebne są łożyska, klucz do kół, klucz stalowy 5/64 i klucz stalowy 1/16, cążki i coś, czym przytrzymamy heksa, żeby się nie kręcił. Ja użyję do tego innego typu klucz do kół. Pierwsze co należy zrobić, to odkręcić koła. Ukazują nam się heksy, pod heksami są łożyska, ale żeby odkręcić heksa, należy użyć trzymadła do heksa i klucza 5/64. Mocujemy klucz w ten sposób na heksie i wkładamy do środka klucz 5/64 i luzujemy robaczka, który jest w środku. Wypada nam pin i heks. Tak zdjętego heksa odkładamy i podkręcamy tą śrubkę. Do tego użyję klucza 5/64 i cążków. Damy, żeby nam się nie zgubiło. Wyciągamy śrubkę. Pokazuje nam się ośka, którą należy wyjąć. Ja może zrobię to trochę na szybko, czyli po prostu przepchnę tędy. Wyszło bez problemu. Ukazuje nam się łożysko duże tylne i łożysko małe przednie. Wyjmujemy pierwsze łożysko przednie poprzez umieszczenie klucza w środku i wypychanie na przemian, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Łożysko przednie wyszło. Jest to stare łożysko, które już nie spełnia swojego zadania. Tak samo robimy z drugim łożyskiem z drugiej strony. Zastępujemy stare, zużyte łożyska nowymi łożyskami Boca Bearings. Ja do tego użyję łożysków ceramicznych. Wkładamy delikatnie na miejsce. Samo łożysko przednie. Jak łożyska są na miejscu, wkładamy pałek. Teraz musimy go umiejscowić w tulejce i tak już w zasadzie mamy większość problemów z głowy. Składamy górny drążek. Pamiętajmy, żeby osadzić go dokładnie na tej samej dziurce co poprzednio, bo inaczej zmienią nam się kąty. Skręcamy kluczem 5/64 i cążkami. Czyli mamy już dokręcony górny drążek, mocujemy heksa i wkładamy pina.
Teraz należy znowu użyć narzędzia do trzymania heksa i klucza 5/64. Osadzamy narzędzie na heksie i dokręcamy mocno robaczkę. Dobra. Tak więc tylny hub mamy za sobą. Teraz zajmujemy się przednią drutem. Pierwszą rzeczą jest poluzowanie heksa. Dokładnie tak samo jak z tyłu. Zajmujemy go kluczem. Wykręcamy kluczem 5/64. Dobra. Teraz możemy wyjąć pina. Sam nie wyleciał. I tak mamy znowu dostęp do przedniego urzyska, ale jeszcze trzeba do tyłu. Teraz używamy klucza 3/32. I odkręcamy obie śruby mocujące zrożnice do wahacza. Mogą być mocno zależałe, więc trzeba użyć dużo siły. Wyszła. Teraz druga. Tak więc zrównicę mamy praktycznie wolną. Jeszcze wykręcamy górny drążek przy pomocy klucza 5/64. Teraz przedni wałek i mamy dostęp do łożyska dużego i do łożyska małego, które już wypadło, a było tu. A że wypadło, to już nie trzeba go wypychać, za to zajmijmy się łożyskiem tylnym dużym. Tak samo jak z tyłu stosujemy technikę wypychania na lewo, prawo, góra, dół. Będzie to, jak widać, takie łatwe. Przy starych łożyskach, jeśli nie chcemy ich użyć, możemy użyć też trochę siły, czyli po prostu je popchnąć, uderzając w coś. Łożysko wyszło. To są stare łożyska, już bardzo zasyfiały, w porównaniu z nowymi są dużo gorsze. Zaczynamy montowanie od umiejscowienia tylnego łożyska, dużego. Też może nie być takie proste. Dobra. Dociśniemy jeszcze potem tak tym kardankiem. Nie będzie łatwe, więc włóżmy najpierw łożysko na kardanka, żeby nam nie wypadł ten pin. I dopiero włóżmy je do zwrotnicy. Oczywiście przy zwrotnicach plastikowych nie ma tych problemów, bo części są tam dużo mniej spasowane, przez co wchodzi to wszystko dużo, dużo łatwiej. Możemy użyć trochę siły, ale wpychamy tylko po zewnętrznych częściach tego łożyska, bo jeśli wepchniemy łożysko w osłonkę, wepchniemy coś, to łożysko jest w zasadzie do wyrzucenia. I tak też łożysko weszło na miejsce, tak samo łożysko przednie. Mocujemy zwrotnicę na miejsce. Przekładamy wałek pod stabilizatorem i montujemy go
Układamy zwrotnicę na tulejki i dokręcamy śrubę kluczem i 1/300. Teraz dokręcamy górny drążek przy pomocy klucza 5/64. I mocujemy heks. Wkładamy pina. Używamy narzędzia do trzymania heksa i klucza 5/64 do dokręcenia robaczka. Dobra. Tak więc wymianę łożysk po prawej stronie mamy za sobą. Lewa strona wygląda dokładnie tak samo, więc nie wydaje mi się, żeby zaszła potrzeba. Oczywiście w większości modeli w skali 1:8 łożyska w zwrotnicach i heksach wyglądają podobnie i podobnie się je wymienia, więc ten poradnik nie musi być tylko i wyłącznie do modelu 8 Loziek. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam.